Dyniowe ciasto om niom 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 niom. Siemano, z tej strony Minecraft Blow, a to jest kolejny snapshot 12W27A. I ten snapshot znowu jest zajebisty i mam nadzieję, że wam się spodoba tak samo jak mi. Dlaczego jestem w menu? Ponieważ pierwsze zmiany, nowości zostały wprowadzone do menu i dlatego je szybko wam przekażę, pokażę i w ogóle. Dobra, więc kliknijmy single player. I tutaj mamy pierwszy nowy przycisk, który zaraz wam też wyjaśnię, ale najpierw sobie kliknijmy Create New World, More World Options i tutaj jak widzicie jest nowa zmiana, jednak jej jeszcze nie widzicie. Dopiero po kliknięciu Super Flat wyskakuje nam taki przycisk z napisem Customize, który pozwala nam na dostosowanie naszego super płaskiego światu do naszych wymagań. Mamy tutaj trzy przyciski, które jeszcze nie są zaimplementowane niestety, jednak mamy przycisk, który działa, czyli preset, i mamy tutaj kilka presetów naszego płaskiego światu. Na przykład możemy sobie zrobić desert, czyli pustynię, czyli będzie mieć pierwszą warstwę, to będzie sand, później sandstone, stone i bedrock. Można też, nie wiem, classic flat, czyli grass, block, dirt i bedrock. Czy snow kingdom, czyli snow, grass, dirt, snow i bedrock. Ja sobie może desert, chyba tak to się mówi, wybiorę i dam done, ok? I teraz Create New World, dobra. I pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Myślę, że ta nowość jest bardzo fajna, pomocna, przydatna, ponieważ te zwykłe, płaskie światy z dirtu, czy tam z grasu były bardzo nudzące, naprawdę. A tutaj, jak widzicie, mamy nasz świat, który tak wygląda, jak miał wyglądać, tylko akurat sandstone jest kilka klocków pod sandem. Tylko ile tych klocków? O, jak widzicie, jest. No i później jest bedrock. No, myślę, że to jest fajne. Dobra, wyjdźmy teraz z menu. I kolejną tutaj nowością jest ten przycisk Recreate. Więc gdy klikniemy na świat, czyli na przykład ten, i klikniemy Recreate, to dzięki temu stworzy nam się nowy świat z ustawieniami, które tutaj sobie wybierzemy. Czyli na przykład chcę sobie Creative z tego zrobić i klikamy Create New World. Tutaj jest duży minus, ponieważ ja spodziewam się czegoś takiego, jak to wyjaśnić, że po prostu będziemy mogli sobie na przykład zmienić świat na inny tryb typu Creative czy coś w tym stylu, a tutaj tylko nam się zmienia tryb i wiecie, i te budowle nie przechodzą na nasz stary świat, jak widzicie, nie ma tutaj tego wykopanego. No więc tutaj taki minus, myślę, że powinni to wprowadzić, jednak plusem jest to, że tworzy się kopia tego światu, czyli już wam pokazuję, o, no więc mamy, nie, to nie ten, to ten jest właściwy, czyli mamy ten oryginalny świat, to jest bardzo dobre. Okej, i teraz przejdźmy do mojego światu testowego, w którym przygotowałem sobie wszystkie rzeczy, które mam wam pokazać. Od czego tu zacząć? Ulepszono mapy, teraz obsługują więcej kolorów. Tego w ogóle nie wiem, naprawdę nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Może ktoś mi w komentarzach wyjaśni. I teraz zacznijmy od tych prawdziwych nowości, więc pierwsza nowość, którą na początku widzieliście, to jest ciasto dyniowe. Tak, dodano takie ciasto, tak ono wygląda. Dodaje ono nam cztery, nie wiem jak to nazwać, głody, dokładnie tak. Jak je kraftujemy? W ten sposób, z pomocą dyni, cukru i jajka. I wychodzi nam takie ciasto. Co do craftingu, to myślę, że jest ok. No i cztery głody nam odnawia, więc jest spoczko. Kolejną nowością, coś co tak, nie wiem jak to przyjąć, czy to jest dobre, czy nie, to poprawiony styl ikon. Tak, już pewnie na pierwszy rzut oka widzicie, że bardzo, ale to bardzo zmieniły się ikonki, na przykład chleba, czy befsztyku, czy marchewki. Też podobno zmieniły się głowy mobów, ikonki. Tego akurat nie zauważyłem i też Nether Star, tego też nie zauważyłem, no ale wierzę im na słowo. Więc tak to teraz wygląda. Sami ocencie, czy wam się to podoba, czy nie. Mi osobiście się to podoba, ponieważ zawsze to jest jakaś nowość i każda nowość mi się podoba, nie wiem czemu. Kolejną nowością to jest to, że dodano do kolorowych zbroi elementy, które nie da się pomalować. Czy jak już tutaj widzicie, takie, nie wiem, na hełmie taką jakąś kreskę tutaj, a może wam pokażę przy założeniu tego. Pyk. No, jak widzicie tutaj na przykład pasek nie jest pokolorowany. No, więc myślę, że też ciekawe.
I teraz pytacie pewnie, po co ta woda tutaj? Po to, że teraz możemy nasze rzeczy odbarwić? No, można chyba tak powiedzieć. Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem tutaj wodę. O, pyk. Jak widzicie, troszkę wody zostało zużytej, ale mamy czyste rzeczy, więc to też jest fajne. I jeszcze dwie komendy dodano nowe. Pierwsza, myślę, że pomocna, czyli komenda clear. Nie wiem, czy to zadziała. O, dobra, zrobimy coś w ten sposób. Więc clear. No i usuwa nam przez to rzeczy z ekwipunku. I kolejną zmianą to jest komenda weather, którą teraz można, w której można ustawić teraz pogodę i jej długość, co jest też bardzo fajne. No i to tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Był dość szybki, krótki, ponieważ starałem się, żeby jak najszybciej przekazać wam te wszystkie zmiany, a nie tak po prostu gadam i gadam i gadam. Kilku zmian tutaj nie pokazałem, ale wszystkie oczywiście macie spisane w opisie, więc tam was zapraszam, jeśli chcecie poznać wszystkie zmiany, czyli tam 3-4 chyba pominąłem, takie mniejsze. I to tyle. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.